Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was w ten letni dzień. Bardzo gorący, ale fajnie, że tak ciepło, bo jednak tu trochę robimy w takich warunkach poligonowych, takich polowych typowo, co nawet fajnie się remontuje. Mnie to nie przeszkadza, że słońce nawet się cieszy tym słoneczkiem. No i na samym początku smacznego. Smacznego Wam życzę. No i życzę trochę lodów na deser po obiedzie już teraz, bo teraz by pasowało nawet. No. Co ja dzisiaj chciałbym Wam pokazać? No, ten ciągnik to jest 1948 rok, rok starszy ode mnie. No, tutaj będziemy głowicę zakładać, bo była założona, ale ta uszczelka już taka sztywna jest, twarda jakaś, nie wiem skąd to się, skąd my to dostali i magnesem łapie. No, i gdzieś rosa wystawała między głowicą a blokiem gdzieś. No, teraz dostaliśmy nową głowicę, uszczelkę miedzianą, typowo miedziana jest. No. Tutaj magnes normalnie łapie, a to absolutnie. No, no i po co to niektórzy kiedyś mówili, że to jest miedziana. No, ale spotykane bardzo często właśnie te były metalowe. No i co? I tu jeszcze powiem, że średnica na ogół zetorów 25 jest 105, a on ma teraz około 107, bo szlifowane były tuleje. I oryginalne jeszcze za komunę tłoki. No i dlatego myśmy tak zdecydowali, że będziemy szlifować i tak jak kiedyś się szlifowało, to było remontowe były, no dużo rzeczy było remontowych. I tu jeszcze dodam tylko ciekawostkę, że to właśnie kolega, co znalazł te tłoki, to one się okazały 107, a literatura do zetora w zasadzie mówi o szlifie tulei na 105,5 i potem na 106, że tak. Takie tłoki kiedyś występowały, a tu tak. Się gdzieś cudem znalazły tłoki na 107. To może być wyjątkowe takie było, że jak już za bardzo już był próg może w cylindrach. Możliwe, no. Że po wydaniu książki jeszcze dodatkowo doszli do wniosku, że jeszcze są braki i trzeba jeszcze wprowadzić jeden. No bo na ogół ja tu też nie spotkałem, żeby tuleja akurat była gdzieś pęknięta czy coś. No. Znaczy no nam się zdarzyło kiedyś, ale to współczesna tuleja pękła po 1,5 roku. No. I co? Będziemy zakładać, ale tak, jeszcze wcześniej. No, ten ciągnik będzie taki, jaki został wyprodukowany w sumie. W tym ta cera jego zostanie. No, ja tak mówię cera, no skóra można powiedzieć. No. W takim stanie, no nawet też fajnie, bo taki klimat robi ten ciągnik. No wiadomo, trzeba jeszcze uzupełnić zbiornik, też wszystko takie w podobnym kolorze jest. No, opony przednie nowe, jak widać. I co mnie najbardziej cieszy, ten wygląd tej chłodnicy. No, super. No, dzisiaj taką chłodnicę dostać, czy wyremontować, to naprawdę jest... No, prądnica też jeszcze pali jest z tym jajem. Jeszcze, bo to różne te prądnice właśnie były w ten czas. Tutaj ta pokrywa boczna silnika, tu później Paweł obejdzie z kamerą, to jeszcze pokażę te szczegóły takie. No. No i to był wymieniany elektromagnes, bo tu zwarcie się robiło na tym, ale te elektromagnesy praktycznie są te same R7. No, pomimo, że tu rozrusznik jest w innym kierunku, obraca. No, ale elektromagnes pasuje. Tyle, że ten przewodzik, co idzie na rozruch, jest z tej strony. Bo oni produkują, bo w 40, 50, 60 czy w 30 to jest tu z tej strony samego przodu. No. No, tu jeszcze tak, układ będzie jeszcze dopieszczany. Co to? Ręczny hamulec jest z tą, to jest ta dźwignia prosta. Tutaj to ramię układu jest bardzo długie, też proste, inne. No, siedzenie tak jak sami widzicie. No, takie były przednia oś. To jest na wysokości piasty. To jest z tych pierwszych typów. No, to będzie tak jak kiedyś
jakiś czas temu wrzucaliśmy film z zatorkiem takim bardzo podobnym, to to będą takie dwa bliźniaki. No, no myślę, i wiadomo, że w Wilkowicach, tutaj myślę, że tego jednego na pewno zobaczycie, a czy ten się też uda go skompletować tutaj, to, to zobaczymy. No, no zobaczymy, bo wiecie jak to jest z tymi starymi, to jak z dziadkami, ja mówię tu o cerze, taką cerę miał i taką cerę kiedyś, no nie daj Boże, zginie. Tak samo ja też, no, też jako antyk jestem, mam cerę taką i z tą cerem, no, kiedyś skończę, no niestety. I co chciałem jeszcze powiedzieć, no opony, oni mieli inne akurat. Takie opony miały, jak ja tu na koszulce miały, te zygzaki tutaj, no. To bardzo fajnie nawet wyglądało, tylko że nie za bardzo się sprawowały. Jak deszczyk popadał, jeszcze blokatorów nie było, strasznie buksowało. Na szosie, gdzieś na kostce, a jeszcze bazaltowej kostce, to normalnie ślizgał się. Ślizgał się, bo wiecie, nie ma tych przerw między protektorami. No, takie uzębienie w ten czas jest i inna przyczepność. Bo ten zygzak praktycznie, on się stykał tylko z czubkiem tej żmijki, tego zygzaku, nie? Znaczy, no te zatorki starsze są takie mocno specyficzne. Jeździ się też z nimi tak inaczej, bo one nie mają nożnego gazu, tylko ręczny, więc o, to tak, tutaj jest ręczny. No, także tak dość specyficznie się je prowadzi, bo no, przy zmianie biegów, to wiecie, jak chcemy tak płynnie czasami gdzieś jakiś międzygaz, coś, żeby gdzieś zredukować bieg czy coś, to tutaj w tych zatorkach jest to no, takie specyficzne, bo rąk brakuje chwilami. Bo i kierownicy nie ma jak trzymać, tylko lewą ręką, przeważnie lewą ręką się zmienia biegi, a prawą gazem operuje. Albo prawą tym i prawą tym, w zależności, ale chcę jeszcze powiedzieć, i to jest przyczyna trochę tej skrzyni biegów. Jedynka, bieg, tu koło Zębate, jedynka i wsteczny, i trójka, dwójka, trójka, czy piątka i szóstka jest bardzo zużyte. No bo wiadomo, tu nim obroty zejdą z wysokich na niskich, to każdy tylko brzyd włącza. No i jest wyharatane. Widać na każdym tym, jak ja skrzynię robię, nawet ten tak samo miał już też zużyte. Tu jak mamy te zetorki następne też do roboty, to wszystkie są koła. No, no co tu gadać, zresztą swoje lata zrobiły. A kiedyś trzeba wiedzieć o tym, że jak w PGR-ze taki ciągnik był, on pracował na dwie zmiany. Traktorzysta na ogół, jak ja pamiętam, to od pierwszej zmiany szedł do domu, a drugą zmianę szedł drugi. Do wieczora robili, była akcja jakaś. To nie było się, panie, bo ja zmęczony, bo to, bo tamto. No, traktorzyści dostawali nawet pilotki skórzane, no bo wiadomo, kabin nie było. Nieraz była pora taka deszczowa, ja pamiętam mój ojciec ten. Nieraz jak przyjechał na buldoku zmoknięty, jak nie wiem. No już później, jak już zetorkiem jeździł, bocianem przy A przeważnie, no to sobie jakieś tam płaszcze gumowe brał. No, on się tak lubił obabulić na tym zetorze, szczególnie jak orał. No bo tutaj akurat nie musiał tak często schodzić z tego traktoru. Jak już usiadł, no to przy pługu wiadomo jak. Wyregulowany pług, bo on zawsze miał wyregulowany. No, on się nigdzie nie śpieszył, bo naprawdę jak już wykonywał orkę, to bardzo tak koniecznie chcieli, żeby Richter Marian przyjechał. No, mój ojciec do orki, czy nawet buldokiem. On bardzo, bardzo powoli, spokojnie robił, bez nerwów, tym buldokiem jak u wrocia robił, naprawdę. No, bo u nas w domu to ja robiłem koniem. Nieraz pożyczony ten koń był i nurek te u wrocia sam robiłem konikiem. Ojciec tam mówi, nie będzie robił tego, bo to tak, tu sąsiad ma buraki, czy koniczynę, czy coś jeszcze, a tu musiałby wjechać. A to jednak 12 metrów, to tak się mówi. No, no ale co tu jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć o tym zetorku. No jest, jak za chwilę będziemy głowicę wkładać, będziemy dociągać, zawory regulować, później ja pokażę, jak się tutaj świece podłącza, no bo tutaj dużo też filmu przychodzi. Panie, ja kupiłem świecę, dałem tyle pieniędzy i dotknąłem tylko, ona się spaliła. No, bo te świece są dwubiegunowe, no ale to będzie później, później będzie omawiał. O, tu jeszcze jest, podnośnika nie było w tych latach,
były przystawki tylko. No wiadomo, przystawka była bardzo potrzebna w tamtych latach, bo wiadomo, prądu nie wszędzie było, drzewa mógł krajzegą naciąć, uśrutować, sieczki narżnąć, wymucić, no ale jeszcze wałek był, to tak, snopowiązałkę można było uruchomić, czy kopaczkę elewatorową, przeważnie to. No i co? Wkładamy głowicę. Tu jeszcze na temat uszczelki, widzicie taki tu otwór jest podwójnie okuty, jakby mniejszy. To jest otwór do ciśnienia oleju, który idzie przez głowicę do smarowania klawiatury. Po drugiej stronie tego otworu nie ma, tylko jest tutaj. I trzeba tą uszczelkę tak zakładać, żeby ten otwór tu w przedniej części był bloku. Zaraz, tu gdzie pompa wody. Widzicie, tutaj ten otwór wypada równo z tym kanałem olejowym. Tu ten zatorek jest taki starego typu i tak jak tato mówi, on nie będzie malowany ani nic, tylko też będzie tak jak ten poprzednio, którego tutaj widzieliście na naszym kanale, i on będzie taki właśnie pordzewiały i tak dalej, stąd też tutaj kosmetyka żadna taka wizualna nie jest celowo robiona. No i co, i tyle. W starym typie to wszystko będzie stary filtr, pojedynczy filtr oleju. Tu jeszcze blok jest starego typu, dlatego taki zmęczony on był, bo to napracowało się sporo z lat 40. Jeszcze widzicie, z takim nadlewem w kształcie takiej jakby elipsy. To niektórzy mówili, że to do pompki zasilającej było. Tu nigdy ja nie spotkałem się, żeby zator miał pompkę zasilającą w ten sposób. Były pierwsze wersje, które miały pompę napędzaną tutaj od rozrządu z tyłu, tu w miejscu, gdzie jest to zgrubienie. Było inaczej, trochę blok przypominał te, które były na sprężarkę i tam był napęd pompy wtryskowej, ale nie spotkałem się nigdy, żeby była sama pompka zasilająca tutaj założona. No może takie były plany, ale jakoś to nie wyszło później. Zaraz te klucz wezmę. Tutaj zaraz wam pokażę w zbliżeniu. Przypięte jest tu do chłodnicy kolejność dokręcania. Tu na razie tato tylko dokręca tak lekko zwykłym kluczem, ale już zaraz dokręcanie kluczem dynamometrycznym to już powinno się przeprowadzać w kolejności takiej, jak tu jest pokazana. Z tym, że na tym schemacie jest jakby odwrotnie pokazane, czyli tak jak teraz stoimy, to powinniśmy to do góry nogami dać. Ten schemat, bo tu widzicie te środkowe szpilki, jest zarys głowicy i środkowe szpilki są jakby dwie bliżej i naprzeciwko są dwie dalej, więc na to po tym można rozpoznać, chociaż jeśli się w miarę zachowa ten szyk, że dokręca się na krzyż te środkowe, a następnie te po zewnętrznej stronie, to w zasadzie zawsze powinno się udać prawidłowo dokręcić. Tak wygląda ta kolejność dokręcania i te, które widzicie na dole, te dwie środkowe szpilki, które są bliżej siebie, to one są po stronie kolektora wydechowego, a te, które widzicie na górze schematu, czyli oznaczone pierwsze i czwarty, to są po stronie tutaj wtrysków i świec. No i tak dokręcamy, czyli pierwsza z tych środkowych od strony świec. Od strony świec, tak? Tak. I następnie tak w takiej kolejności, jak to widać. No i książkowo tutaj się dokręca 14-15 kilo. Tu tylko wystarczy ten, ale ja jeszcze o tak zrobię. Z tym, że my zawsze dociągamy na kilka etapów, czyli nie od razu te 14-15 kilo, tylko mniej i dopiero finalnie, zawsze w tej samej kolejności, no i dopiero finalnie jest dokręcane już tak na gotowo. No, i teraz ostatecznie. Nie? A jeszcze klucz jest pomorski. Ale jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Kiedyś mieliśmy go z ciekawości wysłać do legalizacji, żeby go sprawdzić. Ale kupiliśmy taki krótszy klucz
tam na chyba do 300, bo ten jest do 27 kilo, a my żeśmy kupili taki jeszcze do 33, taki krótszy, inny, trochę innego typu, to kiedyś też Wam pokazywałem. No i tak z ciekawości sprawdzaliśmy, dokręcaliśmy jednym i drugim, to w zasadzie jest, no można powiedzieć, tam jakaś apteczna różnica między tym, także tyle lat. Działa bez zarzutu, tylko zawsze trzeba pamiętać, że po użyciu taki klucz trzeba luzować. Tak. Nie można go zostawić. No. Tak, że napięta sprężyna. Tu jest klucz właściwie, o tutaj. Nie? I tu jest podziałeczka, fajnie, bo tu jest podziałka w kilogramach. Ale przykładowo kilogram to jest 9,8 newtonometra. No. No to trzeba liczyć przykładowo, jak tutaj jest 10 kg, no to 100 w newtonach metrach trzeba. No prawie 100 praktycznie. No praktycznie 100, bo to można śmiało tą tolerancję już tak po prostu pokonać, można powiedzieć. No tu się nic nie robi. No. Tu jeszcze chciałbym powiedzieć też czasami o szpilkach, bo szpilki przykładowo, tak te akurat, 16. Jak jest zwykły gwint i drobny gwint, to z drobnym gwintem zawsze jest mniejsza siła. A tak samo się dociągnie, jak i przykładowo tutaj trzeba większe siły użyć przy zwykłych. No bo zawsze jest to. To tak samo jak przełożenie jakieś ślimakowe. No. Tak bym chciał tylko to napomnieć. No. To jest tak, już praktycznie teraz już drugi raz dociągam. I teraz ostatecznie jeszcze raz dociągnę i ustawię teraz już na ile tam jest, 15-16 kg można. 14-15 podaje książkę. No, 16 tutaj można w starych ten dociągać, bo ja to czasami, niektóre są takie podejrzane i to faktycznie trzyma. Czasami większe daje, naprawdę, ale wy się tym nie kierujcie. To no, no, na własne ryzyko to, że tak jest. To jest raz, bo ja swoje czasami mogę sobie tam doświadczyć, nie? I co? No dzisiaj jeszcze powiemy tutaj o dociągnięciu, regulacja zaworów jeszcze będzie i powiem jeszcze, jak świece podłączam. A później już będzie już uruchamianie i mała przejażdżka będzie. No i sprawdzimy, bo trzeba jeszcze układ chłodzenia połączyć. No te opaski są nowe, ale są bardzo sztywne. Takie, że naprawdę trzeba duże siły użyć, żeby się ładnie. No to są starego typu takie na zawleczkę. Nie? No na zawleczkę. No starego typu to były bardzo, bardzo cieniutka blaszka była. No i też podwójnie się ładnie ściągało. I ten, no. No ja bym chciał teraz pokazać, jak przygotować się do regulacji zaworów. I proszę zwrócić uwagę, te środkowe dwa dźwigienki to są zawory sące. Zawory sące. I tak, regulujemy pierwszy cylinder i obserwujemy tą dźwigienkę środkową, tą drugą, od zaworu sącego. Tą, co ja tutaj trzymam palec. I zaraz zobaczymy, teraz jest tutaj wydech. O, i teraz sanie. Sanie się skończyło i zaczęło się sprężanie. I regulujemy ten cylinder już i wydechowy. Tylko pamiętamy o opuszczeniu sprężnika. No, o. I teraz regulujemy sobie te 0,15 na sącym i na wydechowym 0,20. I znowu wyregulowane, ruszamy dalej. I obserwujemy ten środkowy, ten sący. No. No zamknął się właśnie sący. O, teraz następuje sanie. O, on wrócił i już jest, proszę, już gotowy jest do regulacji. I regulujemy następne te dwa cylindry już. Jedną dźwigienkę i znaczy drugą. Dwa te na drugim cylindrze. Tak, no. Tak, wiadomo. Już dwa cylindry regulujemy. Dwa cylindry, no. Dwa zawory na drugim cylindrze. No. Co ja bym chciał? Zwrócić uwagę na świecę, bo tu często się spotyka, że kupujecie świecę, świeca 100 czy dzisiaj już ponad więcej jak 100 zł sztuka. Każda świeca jest o napięciu 1,7 V. I proszę sobie zwrócić teraz uwagę i podłączacie sobie, o tak, chcecie z ciekawości zobaczyć, czy ona działa, czy podłączacie dwa
12 voltów i od razu psztyk po spirali i po świecy. No, bo tak tam któryś mi się napisał, panie Franku, no świeca drugą podłącza, tak samo psztyk. Co to za produkcja jest? No nie, bo to są świece, proszę państwa, dwubiegunowe. I co? Ja tu wam zaraz wytłumaczę, jak to działa. Tu jest napięcie. Idzie napięcie na świecę. Ja tutaj podłączyłem heblem. Tu jest żarnik, tak zwana ta solniczka. I widzicie, tu jest to oczko dziesiątka. Dziesiątka, gdzie ja tu mam te tulejki. Tu oczywiście to jest tak roboczo, tylko bo tak jak tak mówiliśmy, to jest ciągnik, który nie będzie malowany, nic, więc my tak sobie tylko podłączamy no, na zasadzie, żeby tak, do uruchomienia. A żeby to uruchomić, a później instalacja no, na gotowo to będzie zrobiona tak, jak ma, tak, ma być. Nie? Jak ma być. Schludnie. I to, i tu jest już napięcie. I to idzie tutaj dziesiątka. Dziesiątka. I co robimy? Przyciskamy tą dziesiątkę tutaj dokładnie w tej tulejce, żeby tego, i kładziemy porcelankę. O, i ta porcelanka ma przydusić to. Przydusić. I teraz następnie bierzemy, bo tu bierzemy, podłączamy tutaj na kluczyk 8. Taka wysoka nakrętka często jest. No, z tych nowych. Bo kiedyś, później, było, no, no, kiedyś były takie, starego typu to były takie moletkowane nakrętki, że ręką można było dokręcić. A teraz z reguły robią taką wysoką nakrętkę i dopiero w nią od góry jest śrubka. I tutaj w kolektorze sącym jest spirala. I tak samo ta spirala tutaj w tym miejscu nie ma prawa do masy dotknąć. Ja regeneruję stara świeca zapłonowa z benzynowego silnika. No ją, żeby przeciąć i ten pręt, ten rdzeń wyrzucić, to trochę potrwa to. Ale musi być ta izolacja. I w ten czas śrubę 6 i zakładamy tam tą spiralę, bo ona jest tutaj dopiero zmasowana. Przylutowana. No, przylutowana. No. I tutaj druga dziesiątka, oczko, i wkładamy porcelankę. I mostkujemy teraz te świece. Zwracając uwagę, że tą dziesiątkę jak włożycie, żeby ona tam się ułożyła, żeby nie zwarła się z tym środkowym tak rdzeniem, bo wtedy moment, dosłownie nie zdążycie nawet się zorientować, będzie świeca spalona. A w tych jest najgorsze, w tych silnikach to, no trudno, można zrobić błąd, świeca się spali. Tylko że te świece jak się palą, bo to są świece ze spiralą, nie te tak zwane ołówkowe, tylko ze spiralą. I ona jak się spali, to ta spirala się jakby upala i spada do cylindra. I spala, potem, ale to kiedyś mieliśmy taki przypadek, że aż było słychać, że ten zdjęta była głowica i było wbite, pokancerowana tak głowica, pokancerowane tłogi, wbite, zmiażdżony. I teraz ja chcę tak wytłumaczyć, jak to działa. Tu idzie prąd, bo grzejemy. Tak grzejemy, aż tutaj w tej solniczce zaczyna się czerwienić. No bo w ten czas się czerwieni spirala w kolektorze i spirale świec. I tu idzie prąd do świecy. Idzie przez spiralę, drugą stroną spirali, z powrotem wraca. Nie, tu nie ma żadnej masy. Świeca ta nie ma prawa być połączona masą. I ten prąd z powrotem wraca. Poleci luzem tam i z powrotem wraca. Tym mostkiem idzie na drugą świecę. Przez ten rdzeń i przez drugi koniec tego spiralki wraca z powrotem na spirale w kolektorze. I a co spirala? A ta spirala jest już tutaj zmasowana, przylutowana do masy. I co odbyło się teraz? Zamknięcie obwodu elektrycznego. Co następuje? Teraz nagrzewanie wszystkich. Ja tak liczę, jakby tam się czasami różnie to bywa, tak gdzieś do 15 trzeba doliczyć, nawet na oko, i już można odpalać, bo już te świece są czerwone. Tylko warto wspomnieć, że najlepiej, tym bardziej jak macie taki miks, że kupujecie gdzieś tam żarnik, coś, bo te żarniki też są różne. Różne. Żeby się nie naciąć, bo pamiętajcie, że żarniki też mają różny ten tak zwany spadek napięcia powodują, i trzeba
Najlepiej sobie na stole, jak to się mówi, wszystko podłączyć, na, tak na, wedle tego samego schematu, tylko żeby to na stole leżało. Tak. No i włączacie sobie tym heblem i patrzycie, ma się wszystko równomiernie nagrzewać. No, na stole położyć, z akumulatora, przewód masowy tutaj kolektora dotknąć. Ten kolektor leży na stole oczywiście i tak samo musi być tu wszystkie świece też podłączone tymi przewodami, luzem leżą. I żarnik, i hebel. I teraz dobrze było tak trochę ciemnawo, żeby było w garażu gdzieś tam, i czy na warsztacie, i obserwujecie. Obserwujecie od razu tam żarnik, tą solniczkę. Z dwojga złego to najlepiej, żeby się, jeśli już, to najszybciej nagrzewał żarnik na desce rozdzielczej. Bo dobrze by było. Słoneczny dzień w miarę słabo widać, no. Jeszcze zależy jak względem słońca traktor stoi, a to lepiej, żeby wam się spalił żarnik tak. Na desce rozdzielczej w razie czego, niż no. Świeca albo w kolejce. Chociaż świece też tak szybko się nie spalą, oni są wytrzymałe, bardzo, bardzo wytrzymałe, tak, ale żarnik się, ale jak się żarnik no. Trafi na przykład z ciężarówek niektóre, czy skądś, no. Się trafiają, że mają inny ten, to, bo mieliśmy taki żarnik, kiedyś ja nowy kupiłem, gdzieś tam się cieszyłem, o nówka, no wyglądał identycznie. Ale jak podłączyliśmy pod układ, to się okazało, że świece czerwone aż białe się robiły, no. Kolektor aż biały, a żarnik praktycznie w ogóle się no, nie no, no, no. Bo miał po prostu za duży opór. No i to ja nieraz jak tak właśnie jest, że nierównomierność jest, do 15 sobie liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 15 i hebel uruchamiam, gaz pełny. I jeden obrót wału i silnik pracuje pięknie. No, no i tak, no. I tak później chcemy później zademonstrować, jak to złożymy, bo tu jeszcze ten układ chłodzenia, tutaj jeszcze ta tulejka, co idzie na temperaturę wody w tym kolektorze wodnym, też jeszcze nie wkręcona. Ja ją zaślepiłem takim kranikiem, ale ten kranik za bardzo tak nie uszczelnia. No wiadomo, przy takim traktorze trzeba trochę cierpliwości. No i parę kilometrów wokół ciągnika trzeba się polatać trochę. No, jeszcze a propos tych świec, to tak jak tata wspominał, świece są 1,7 V, więc dwie do kupy 3,4 i żarnik około chyba 2,6 V powoduje ten spadek napięcia, no bo to się wszystko sumuje. No. I to było tak, że w tych zetorach starszych, które nie miały instalacji 12, tylko 6-voltową, to nie było tego oporu grzejnego w kolektorze ssącym. Tak. Więc jakby świece były te same, żarnik był ten sam, ale później jak dołożyli, jak zrobili instalację 12-voltową, więc zamiast zmieniać świece na mocniejsze i tak dalej, te większe opory, to po prostu dołożyli, no. Można powiedzieć, kompensując te dodatkowe 6 V, dołożyli tą spiralę, bo tam zwróćcie uwagę, że ten drut jest bardzo długi, a im dłuższy, tym większy powoduje spadek, dołożyli właśnie tą spiralę w tym. W kolektorze ssącym. I tu jeszcze taka wskazówka, gdybyście mieli czasem problem z tym żarnikiem, czy nawet z tym drutem, chociaż drut można teraz już najprawdopodobniej gotowe niby do zetora dokupić. Kantal 1,8. Ale instrukcja podaje, że drut kantalowy 1,8 mm grubości. Tylko teraz tak. Podaje się 1,8 mm, czyli nie tak jak z reguły się przewody, na przykład przewody to się w milimetrach kwadrat podaje. Tu instrukcja podaje w milimetrach, czyli średnica. Ale te druty kantalowe się okazuje, bo sami też się przejechaliśmy na tym, w sprzedaży się trafiają jakby dwa rodzaje ponoć tego. 1,6 też. Znaczy to nie, chodzi mi, że będą obydwa 1,8, tylko że zdarzają się jakby dwa typy. Jeden drut to jest typowo drut, który ma się rozgrzewać do czerwoności. A ponoć drugi typ to jest taki, który służy, nie wiem, no chyba do. To mi kiedyś sprzedawca tłumaczył, że są drugie też niby kantelowe. Jako druty, opór. Ale one właśnie nie są jako opór, tylko one się grzeją, ale nie rozgrzewają się do czerwoności. I to są druty, na przykład chyba on mi wtedy mówił, takie maszynki są do cięcia styropianu, czy coś, że jest taki drut, taka ramka z drutem i tym się wycina w styropianie jakieś kształty. No to może, no. I ponoć właśnie trzeba zwracać uwagę, żeby ten drut był typowo do. Właśnie do tego, do. Taki, który się żarzy, że tak powiem, nie? No my sobie teraz ustawimy zawory no i będziemy sobie tu działać dalej, ale mniej więcej już wiecie, jak to się za to zabrać. Zresztą film już też kiedyś był o ustawianiu zaworów, taki dość szczegółowy, na przykładzie Supra, na przykładzie 40. W zasadzie tu jest zasada ta sama, jak się wie, o co chodzi, to żadnych mijanek, żadnych odkręcania wtryskiwaczy, no. Żeby patrzeć, gdzie paliwo. Oczywiście można się tym wspomóc, tylko jak gdzie indziej, jak nie znacie zasady, jak pracuje, jaka kolejność jest pracy zaworów,
to jak będzie przestawiona pompa wtryskowa, czy będzie przestawiony, czy wam się coś pomyli w tych mijankach, to wtedy jak się nauczycie na odkręcanie wtrysków, na mijanki, jak to wiele osób błędnie tak, a nie znacie zasady, to zawsze się jest ryzyko pomylić. Tutaj trzeba tylko wiedzieć, który zawór jest sący, który wydechowy, ale nawet gdybyście nie wiedzieli, bo podchodzicie pierwszy raz do ciągnika, to zawsze jesteście w stanie, znając zasadę, się zorientować, bo widzicie, że pierwszy zawór się zawsze, jakby w tym momencie, kiedy jeden się otwiera i zamyka i drugi w bliskim czasie, to zawsze jest pierwszy wydechowy, bo jest suw wydechu i po nim następuje od razu suw ssania. Dlatego jest ten moment taki, że kręcicie wałem dookoła i jest tak jakby cisza, że żaden zawór nie pracuje i nagle jest tak, że jeden i drugi. To zawsze pierwszy wydechowy, drugi po nim ssący. No, ale mi się jeszcze podoba to, bo jak nie wiecie za bardzo, nie jesteście mocno pewni, telefon, tu dużo chłopaków dzwoni i tak dla pewności, no niby wiedzieli, ale chcieli tak, żebym to potwierdził. No i super. I sobie ustawiają w ten czas, może przy moim nadzorze i już jest dobrze w ten czas. Ile to zadzwonić najlepiej, niż jakieś głupstwo czasami zrobić i no. A jak nie dzwonić, no to nawet mówię, bo nie zawsze też jest tak, że się można dodzwonić, to po to są te filmy, możecie w każdej chwili sobie do tych filmów nawet sprzed kilku lat się cofnąć. I tam naprawdę warto sobie obejrzeć, bo czasami jest tak, że ktoś dzwoni też i mówi, że no on nie wie i tak dalej, ja mówię, a oglądałeś ten i ten film? No nie, no tylko widział, że jest, ale nie oglądał. Mnie to najpierw trzeba zacząć od obejrzenia, bo czasami się nie da przez telefon. No. Tym bardziej jak ta po drugiej stronie ktoś nie do końca się orientuje, to jak tego nie widzi, to my się możemy czasem naprodukować, a tak. No nie załapie. A jak jest pokazane, dlatego mówię, ja zawsze odsyłam najpierw do filmu. Chyba, że film obejrzy, a mimo wszystko coś tam tak, jeszcze no, nie jest pewny.